Patryk, przed nami mecz z Lechią Gdańsk, za nami mecz ze Śląskiem. To był taki malutki kroczek, bo pojawiłeś się na ławce. No i pewnie liczysz, że niebawem nastąpi debiut i w Zagłębiu, i na boiskach Lotto Ekstraklasy. No tak, tak. Pojawiłem się na meczu ze Śląskiem. Myślę, że czekam, ciężko pracuję, żeby dostać swoją szansę. Kroczek do przodu zrobiłem. Myślę, że w następnych meczach będzie ten kolejny krok do przodu. Jak ocenisz przeskok pomiędzy trzecim poziomem rozgrywkowym a Ekstraklasą? Jak wyglądają treningi w zespole miedziowych, a jak to wyglądało w Łęcznej? No, na pewno treningi są bardziej intensywne, więcej pracujemy z piłką, gra jest szybsza, lecz takiego wielkiego przeskoku nie ma. Wiadomo, że są lepsi zawodnicy, z którymi trzeba rywalizować, od których można się dużo nauczyć. Lecz uważam, że no, trzeba ciężej pracować i po prostu czekać na swoją szansę i ona na pewno przyjdzie. W poniedziałek zagramy z Lechią Gdańsk, z liderem rozgrywek. Jak zapatrujecie się jako zespół na to spotkanie? No, nie patrzymy tak naprawdę, czy to jest lider, czy drużyna, która zajmuje ostatnie miejsce. Do każdego zespołu przygotowujemy się ciężko trenując i na treningu dajemy siebie wszystko po to, żeby wyjść na mecz i zgarnąć 3 punkty.